Siema, witajcie w kolejnym odcinku z Call to Arms Gates of Hell Ostfront z kampanii radzieckiej, gdzie gramy bez czołgów. No i dzisiaj atak na Pieradewski. Dzisiaj przygotowałem inwazję takimi gazikami, zaraz wam pokażę. W drzewku badań sobie weźmiemy. I to są, już wam mówię, te tutaj gaziki. Możemy sobie też odblokować Jak-10, to jest naprawdę mocne. To jest chyba 76, tylko na kółkach ciężarówki. Ale ogólnie piechotę to myślę, że rozwalimy tą 25 bezproblemowo. Gorzej jest z czołgami, zobaczymy jak to będzie. Jeszcze się zastanawiam, co by tutaj innego wziąć. Może byśmy odblokowali to. Kurczę, to też jak gruchnie. Takie wiecie, wspomaganie tej piechoty z tymi ciężarówkami. Przy okazji, jeśli chcecie wspomóc mój mały kanał, muszę stawić suba, będzie mi bardzo miło. No i tak. Bierzmiemy sobie tutaj, tych w ogóle nie wysyłałem, pamiętam, tylko wysyłałem w sumie parę pułków mówię, co ja z tymi pułkami mam, parę tych drużyn, tu to w sumie dobra, może być, tych weźmiemy, żeby ich nie było, ta 40, dobra, 45 też tu wywalę, inżynierów nie potrzebujemy, medyka, strzelcy, Maksimy, no te, żeby przydadzą się. Scout, fajne te autka są. Powiem szczerze, że żałuję, że ich wcześniej nie miałem. Zisy, kurczę, zisów nie biorę. Inżynierów też nie. Gazik się przyda. Zaopatrzenie może też być, to no jak najbardziej. Okej, okay, teraz chciałem po prostu, żeby to było na kołach wszystko. Tych tutaj ludzi też mamy w razie co. Także tak, kupujemy ciężaróweczki, gdzie one są. A, no i jeszcze to, kurde, to mnie kusi, powiem wam. Wygląda to naprawdę mocarnie. Weźmy sobie to. Tylko to 60 punktów aż kosztuje. O kurde. Mogę jeszcze jedno tu dokupić? A, no nie mam, zaraz tu z punktami muszę trochę to lepiej uporządkować. Dobra, weźmy to, wrzućmy tu. Okej, okay. Aha, no i już nie mam punktów, no dobra. No to tutaj trzeba będzie w takim razie wziąć te gaziki, to są te. No, będą, myślę, że krzywdę zrobią, no, solidną. Weźmy ich ile, z 4 dobrze by było mieć. Ciekawy jestem, czy nam punktów w ogóle wystarczy, w razie co coś tam sprzedamy. No i ten Jak-10 też bym chciał, kurde, to jest dobre. Także co? Myślę, że może sprzedamy sobie, co tu mamy do sprzedaży. To na przykład. I będziemy mogli tego Jaga tu wsadzić. Weźmy sobie tu. I jeszcze jednego weźmiemy. Okej. Oj, kurczę. Brakuje. To przerzucimy jeden oddział snajperów na przykład tutaj. No i dobra. Czy coś jeszcze byśmy chcieli? Może bym chciał jeszcze motocykl jakiś. Tylko nie wiem, czy mi się tu zmieści. Tu mi się zmieści, okej. Żeby coś tam było jeżdżącego w razie co. No i co? Myślę, że spoczko, że to starczy nam. Jeszcze to już w ogóle zrobi im krzywdę, tak myślę. W razie co możemy jeszcze wziąć tutaj te samochodziki. Jakby coś się naprawdę, sytuacja albo, nie wiem, sam mówiąc szczerze, co tu, Katiusze. Katiusza akurat mało fajna jest dla mnie, bo ciężko się nią steruje. O, tego flaka miałem, zapomniałem, nie użyłem w poprzedniej obronie, najwyżej w następnej się użyję. Dobra. Myślę, że na spokojnie. To co, lecimy. Okej, mamy wczytane, zobaczmy. Kurczę, właśnie, będą pewnie 3 punkty teraz. Jak broniliśmy 3, to i atak 3 będzie. No i to widzę, że po całym tutaj terenie. Dobra, trudno. Zaraz sobie tutaj jeszcze tylko cyknę pamiątkowe w pamiątkową foteczkę z tymi tutaj ziomeczkami. Bo nie pamiętam, kiedy ja aż tyle tego miałem. Weźcie tutaj sobie, tak. Kurczę, na czym byśmy się tu skupili? Może na tym punkcie, na początek?
Albo na tym? Kurczę, jak się rozciągniemy, lepiej by było może z tej, byśmy sobie tam zrobili od razu jakiś przyczółek do obrony. Także co, myślę, że... Ale ich kurde, ej, naprawdę mocarnie jest. Mocarnie i to tak fest. Dużo jest ziomeczków. Okej. Dobra. No to co? Lecimy. Dawajcie te gaziki. Tylko tak, ja bym jeszcze chciał. Panowie. O, 208. Albo właśnie. Pokażcie ten. O kurde. Widzę, że to serio jest grube. Gdzie jest jeszcze jedna? Tu jest, dobra. Czy wy możecie... O, znów zarąbiście, bo to tu pewnie nie. Weźcie to. Dobra, wy panowie, chodźcie. Snajpera to dobrze było gdzieś tutaj wypuścić. On naprawdę mega dużo widzi. Idealny to jest dla niego. No i co? Panowie, ogarniecie się. W ogóle oni mają taki podnośnik specjalny, żeby ten nabój załadować. No bo co jak co, ale to jest kloc nad klocami. No, majster. O, ty tu sobie patrz. A my. Kurde, oni są tacy bezradni tutaj. No, coś jedzie wreszcie. No, tylko że to jest na ciężarówkach, także. Możemy tylko szerzej sobie trochę tutaj wziąć to. Oj. Dobra, mam nadzieję, że nie jestem za blisko. Oj, chłopie, rzucaj tego smoka. Coś tam jedzie. Jak... O kurde, jak pancer? No proszę. Ej! Stawcie się w tą. Co oni? Panowie, chrońcie mi tu to, bo kurde, nie podoba mi się to zbytnio. Co za świry. Już mi tu nawalają, no. Dobra, bierzemy co tu, gazika też. Nie wiem, ile co prawda mamy naboi tego. O kurde, tylko dwa. Nie, no to lepiej by było, żebyście nie przegrali tego, w sensie nie, żeby was nie rozwalili. I tu w ogóle jest taka górka. Mam nadzieję, że jak się tu ustawią, to nas nie walną. Na razie tu ładnie ich jedziemy. Kurde, co to jedzie? Ja cię kręcę jeszcze sztuk? Poproszę szybko tego Jaga. Dawać tu Jaga. I możecie tu dać Jaga. Dobra. No ładnie, ładnie tu dostają, ale trochę się obawiam na razie tych tutaj jednostek. Na razie, panowie, chodźcie tu. Miotacz ognia też możecie tu podejść. Dobra, możecie tu gruchnąć w to. Sprawdzimy. Dawać, dawać. No. O kurde. To jest nawet celne. Uff, wpyte. O kurde. Podoba mi się. No, niezły klocek. Naprawdę. Joch, cię kręcę. To im tylko mogę współczuć. Ej, przeżyli to? Nie no. Kurde. Dobra, bierzemy kolejnych ludzi. Snajpera przede wszystkim potrzebuję tutaj mieć gdzieś na wzgórzu, gdzieś w krzakach, ponieważ to jest taka podstawowa kwestia. Dobra, wyjedziecie panowie. W ogóle trzech jest na tym, nieźle. Dobra. Kurde, apekiem, panowie. Okej, rozwaleni. Dobra, dostali. O kurde. Dobra, widzę, że to coś tam jest już. Panowie.
Gdzie to jest? Tu jest, tak? Dobra. Jeszcze jeden. Okej. Kręć, kręć tą wajchą. Kręćcie, kręćcie tym kołowrotkiem, sorry, jaką wajchą. Dawaj, dawaj. Dawaj, 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 żeby nam się, kurde, oni nie... W ogóle oni jak kampią, nie? To jest hit. Dobra. No ładnie. Bum. Łoż, mordę. Nieźle. Naprawdę. A tutaj mamy jeszcze tego jaga, nie? Ten jak też jest mega. On jak huknie, to... Dobra. Myślę, że możemy spokojnie jechać, zdobywać tamten punkt. O kurde, gazika nam zniszczyli jednego. Jakoś strzał dotarł. Trudno. Myślę, że na spokojnie. O, jeszcze w naszego tu walnęli, co za... Dobra. Poproszę od razu to. Niech tutaj też wjedzie. Okej. Tu jedzie. O, Panzer 2L. O kurde, to nie jest wcale takie obsiup, że tak powiem. Panowie, weźcie to, naprawcie. Już dostali. Dziwny dzisiaj ten atak, trochę inaczej. Tu mam ludzi, to na spokojnie. Jeszcze chciałbym jakiś snajperów. Nie wiem, czy mam jeszcze jakiegoś? Nie mam. Dobra, trudno. Załadowaliście. Dobrze. Chciałbym, żeby snajper, który jest tutaj, niech też pójdzie na przykład tutaj. A wy, panowie, byście się lepiej trochę ustawili. Kurde, jakoś mega dziwnie. Dobra. Przydałoby się też jakiś tam ludzi mieć. Dobra, zapraszam was tu. Albo możecie tutaj, o. Dobra. DP, co to jest? Tak, DP MM72, niech też już jedzie. Sprawdzimy. Tu mamy te Maksimy, myślę, że też możecie dać je. Tu spoczko. Tutaj też możecie dwa takie dać. Ten jak może tutaj niech się ustawi. Oho, jedzie coś. Ale dobra, to powinniśmy rozwalić bezproblemowo. Zobaczmy, co tu się dzieje, co w trawie piszczy. O, jak dostał ładnie. O, w mordę. Dobra, dostali, ale o, w mordę. Ludziska, ej, czemu nie mogę nad wami kontroli? Na glebę, tu, dobra. Rzućcie smoke'a, bo zginiecie. Chować się. Dobra, potrzebujemy wsparcia, panowie. Tam dostają, widzę. Okej. Dawać, panowie. Tutaj Maksimek też. Spróbujemy ich trochę... Piechota na piechotę. Może jakiś ciekawy pojedynek z tego wyniknie. No, czemu wy się w tą stronę odwracacie? Kurde. Tu bym chciał, żebyście się też ogarnęli, naprawili. Gazika może też możemy tutaj. No ruszcie tyłki, panowie, co jest? Dawać, dawać. Sprawdzimy, czy... Ale prują. Szkoda, że ja nic nie widzę. Dawaj, dawaj. Na heroicznym to by już nas rozwalili dawno. Tutaj można takie rzeczy robić. O kurde, co ty, Niemcu, tu robisz? On chciał
Z miotaczem tu był? Serio? Dobra. No i oni lepiej nasi tutaj trafiają. O kurde. Panowie, pomóżcie im. Asekurujcie ich tu jakoś. Osłaniać. O, no i dobra, już się ciekawiej dzieje. Już jak mają tutaj... Dobrze, dobrze. Tacy podstawowi żołnierze, a jacy dobrze. A ci stoją tu, nie? Schit. Musimy się przenieść na ten punkcik. No dobrze, dobrze. No, próbujcie. Dobra. Biorę oficera i wyjaśniam. No, celność mają też lepszą. No ładnie, ładnie. O kurde, tu czołg jest. Na czołg to nie mam za bardzo nic. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale odporni są mimo wszystko. Nieźle. Dobra. Proponuję rzucić tu smoka. I od razu, panowie, chodźcie tu. Żebyście się tu przenieśli. Ło, w mordę. Ło, jakieś granaty tu poszły, widzę. No i co, tylko ty masz tutaj taki sprzęt na to. Dobra, to co, ja poproszę tego Jaga. Wow, przydałoby się tego Jaga tutaj użyć. Dobra, dawać, dawać. Lecimy, lecimy. Szybko. O kurde, tam też mają, widzę. O kurde. Dobra. Na glebę. I wy, panowie, tutaj też chodźcie. Dawać, dawać. Okej. No dobrze było, jakbyś tutaj rzucił, ale nie wiem, czy to się uda. Kurde! Nie! O matko, gdzie ty to, chłopie, rzuciłeś? Fatalnie. Nie mamy czym. Oni tu ich rozwalą, tu myślę, że... bezproblemowo, niestety, nie mamy czym. Nie mam... Nie, no nie mam granatów, po prostu. Przyjechaliście? No to weźcie tu im, walnijcie. Szkoda ludzi tu. Ała. No rozwalcie ich, panowie. Strzelać. Traficie? Co za... Co jest? Co jest? Kurde, apekiem no. Panowie. Ej, coś nie działa. Ewidentnie nie mam pojęcia, co się dzieje, ale niedobrze. No bo to ja im mogę zasypać takimi granatami, ale to i tak kurde mi rozwalili tego. Dobra, lecicie tu, panowie, bo jacyś jesteście, nie wiem, nieogarnięci. Normalnie przydziewali zawsze, nie? Dobra, tutaj jest spokój. Myślę, że spokojnie możemy pojechać. Nie wiem, co prawda, jeszcze gdzie. Może tu nawet byście mogli pojechać. Wow, jakiś dziwny spadek FPS-ów. Dobra, ruszcie tyłki. Dobra, lecimy tym. Mam nadzieję, że mnie od razu nie rozwalą. O kurde. Panie, wyskakuj. Dawaj, dawaj, dawaj go. Dobra.
No i teraz my spróbujmy wykorzystać to działko, może coś zrobią nasi. Ładuj. Ale będę się śmiał, jak to rozwalą. Chociaż nie, no to my jest za mocne. No i panowie, dawać, dawać, kurde, rozwalimy to. Ten się tu patrzy. O! Jeszcze nie trafił, co za chłop. Dobra, podjaramy ich. Dobrze by było jeszcze to użyć, tak myślę. Dlatego chciałbym, żebyście może podjechali tutaj. Nie wiem, czy w ogóle zdążymy. Tutaj też dobrze by było snajpera, to bym w ogóle chciał posłać gdzieś tu. Dziwne sytuacje tu naprawdę. Dobra. Was tutaj gdzieś poproszę. Wy też, panowie, możecie tu. O, zrozwalili to. Taka for fun, powiedzmy, to ten atak dzisiaj, bo naprawdę przeciwnik, no, słabo. Myślałem, że więcej tych czołgów. No, trochę miał tu jak pancera, sztuga, nie? No, ale na tutaj na ruskie... Na ruski sprzęt, no to naprawdę. O, jedzie coś nawet. Dobra. Nie wiem, chciał się z tym miotaczem ognia pobawić, bo to naprawdę jest solidne. No i ci rekruci w ogóle, to jest hit, że ja nimi od początku tutaj gram i naprawdę robią robotę, nie? Biedaki. Łącie. Nie wiem, czy ja aż taki mam zasięg w ogóle. O kurde. No to lipa. A ty masz, chłopie, jakąś broń inną? Okej, okay, no to wiesz co, ty tylko możesz rzucić smoka i... Nie wiem. Liczyć na cud, że przeżyjesz. Dobra, poproszę tutaj od razu. No i co? Panowie, naprawiać to, to jest za drogie, żeby to zostawić. Dobra, bierzemy tu ludzi. Czy ja mam coś? Dobra, mamy granata w ogóle, możemy, myślę, że spokojnie tu Lawyrntia wysłać. Szybciutko. O, dobra, widzę, że nawet opuścili pojazd. O, ja cię kręcę. Dobra. Okej. Ja to bym chciał, żebyście wzięli na przykład to MG. Chłopie. Albo... O, tu masz. Dawaj, dawaj. Szybciutko. I byś wziął... O, właśnie to. I byś właśnie też to zdjął. No i od razu, kurde, będzie chłop. Jak talala, kurde. Dawajcie. U, marder się pojawił tutaj. No, panowie, dobrze by było, żebyście tu wskoczyli i rozwalili to. A wy, panowie, to nawet... O, jak ładnie, dobra, dostał. Ciebie, ziomek, od razu tutaj też biorę. No i dobra, co, te punkty rozwalimy, myślę. Dawajcie też jakiś ziomeczków. Tu mieliśmy snajpera. Niech ten snajper też pójdzie tutaj jak najdalej. Bo naprawdę tu jest taki spokój. Patrzę, czy jeszcze oni mają jakieś specjalne opcje kamuflaży czy czegokolwiek. No i teraz to tu spoczko. Możecie to naprawić. Ciągną coś tu. To wyślijcie, dawajcie ich. Na spokojnie. Tutaj też. Ciebie, ziomek, to bym tutaj wysłał. Dobra. No to co, ja myślę, że byście mogli odpalić się i uknąć tutaj w ten domeczek. No, co jest?
Powinniście mieć taki zasięg, wydaje mi się. Okej, okay, jest. I bum. Okej. Okay. No, to jest naprawdę niebezpieczna broń. Dawać, dawać. Najgorsze jest to, że oni tak wolno tym działają. No. Dawać, dawać, dawać. Tam, kurde, nam ludzie giną. O. Lecimy. Okej. Okay. O, jeszcze zginęło. Kurde. Panowie, ja to proponuję wam, żebyście do tego się dorwali. Lecimy szybko na speedzie tam. Tego tutaj z miotaczem ognia też chciałbym, żebyś może tu poszedł. No i co, ogarnęliście to? No, naprawiliście to, jedziecie panowie. Dawać, dawać, skakiwać. I... O kurde! No, nie. Uff, dobrze, że... I to się człowiek nagle okazuje, wiecie, tu jest spokój. I nagle taka trzydziestka przyłazi i... Jesteście... Nie powiem w czym, no. Niestety, to jest tragedia. Dobra, panowie, napierniczyć. Załadujcie i byście mogli kolejnego walnąć. Tutaj też. Ojojojoj. Dawać ludzi. Tutaj też nie ukrywam, byście mogli spokojnie. Chociaż tu, kurde, SDKZ jest. Oj, silnik tu mamy rozwalony. Kurde, no to niedobrze. Dobra, to bierzemy w takim razie stąd Jaga. Niech się tutaj obróci. Tego ziomeczka tu wezmę. I niech rozwali tą trzydziestkę. Dobrze, tą trzydziestkę to też ładują trochę. Gdzie on tutaj jest? Ja nim posteruję w sumie. Gdzieś za tym jest chyba. Wow, co to? Okej, okay, dobra. To sobie chętnie wezmę. To jest mega mocne. To jest troszeczkę jak nasza Andriusza, bym powiedział. Dobra, jeden ziomek niech tu naprawia. A wy, panowie, możecie tu przycisnąć i zdobyć ten punkt. No, tutaj to jest easy. U Polaków znowu w serii cierpię z powodu piechoty. Bardzo. Wy nawet granatę nie macie, wspaniale. No, rozwalcie ich. Tu jeszcze biegną jacyś ludzie. A, tych mi tutaj cisną znowu. No tak, no bo my nie mamy tak naprawdę... Spróbujemy im zwykłym granatem coś zrobić. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Ale taki teścik warto by zrobić. Czy granat F1 jest na tyle? O! I co? Coś zrobi? Ej, dostali. Coś tam dostał chłop. Szybciutko. Nie wiem, czy on tylko się podleczy. A tak, czyli jednak, kurde, coś tam to dało. O kurde. No ale rzucajcie granaty. Okej. Okay. No myślę, że teraz to ich już rozwalimy. Jednak huk zrobił swoje. Dobra. Pykajcie ich i lecimy. Dobra. A, no i dobrze by było, bo mamy amunicję. Dobrze by było tutaj to uzupełnić jeszcze na sam koniec. Bo to, jakbyśmy chcieli użyć, to mega dużo amunicji kosztuje. Ale nie mamy już naboi. Tylko no widzieliście, opłacalność tego jest no... O kurde, jeszcze pancer truja tu jest. Jest dosyć słaba, nie?
O, w mordę. No cóż. Nie wiem, co tu poradzić na to. Chyba, że macie. O, macie załadowane. Tu poproszę. No. Dawaj. Dobra, lecimy. Pokażę wam przynajmniej, jak to działa. Tylko proszę, trafcie coś. Jest! Idealnie dostał. Akurat na łeb. O kurde, i tu jeszcze taki ładny flak mają. Dobra, ja mam nadzieję, że podratowałem was, więc kończymy. Bo nie chciałem już tracić. Kurde, jeszcze mieli troszeczkę tych jednostek, ale... Ja to nie wiem, co będzie na heroicznym, powiem wam naprawdę. Czy ja wytrwam... to wszystko, bo... Heroiczny jest, no, bardzo trudny, nie ukrywam. Bo nie mamy tych punktów za dużo też. Mamy mniej życia. I przede wszystkim boty są bardzo inteligentne, naprawdę. Dobra, no i co? Obrona. Szkoda, że na Rosjanie. Nie, już na tej mapie żeśmy grali, no ale cóż. Myślę, że na luzie. No, zobaczymy. Może, może zrobimy koncert i zrobimy więcej tych 300-ek, kurczę, zobaczymy, albo moździerzy. Mamy tego flaka, już tym flakiem tam żeśmy bronili, także myślę, że może coś innego. Pokombinujemy może z inżynierami. Śmiało piszcie komentarze. To się jakoś tam dostosuję do tego, co byście tam chcieli. No i zachęcam do oglądania też kampanii polskiej. Myślę, że gdzieś w przyszłości też będzie obrona ostatni ten bastion, także zrobimy z tego sobie serię, z tych potyczek, coś takiego. Bo to też wydaje mi się, że ciekawe. No i co? Jeśli się podobało, możesz zostawić lajka. Zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.